Proszę Państwa, gdzie ludzka stopa stanie, tam piwo dostanie. Oka hej się widziała. Pan tu pracował rano, widział mnie Pan, tak? Ja Panu zdjęcie syknąłem na tak pamiątkę. Myślałem. Tak, zrobiłem, żeby... Bo jestem w Suplaszu, a Pan... Co tam, no właśnie, widzicie, a Pan nie wie i Pani nie wie, że tutaj macie 2-3 km z od Indian. Tak? Tak, nie wpuszczono mnie tam. Jakiś dyktator, taki Karakan, Ranores zadecydował i jego załóżnicy, i że mnie nie wpuścili. Co Pan o tym myśli, że ktoś taki co się... To niepoważne. To niepoważne. Nie. Zwalcza mnie, czasami mnie wpuszczają, czasami nie. Ja w tym stroju, w tym pióropuszu Amerykę Centralną zjechałem bez pasy. Niech Pan coś powie, co Pan o takich ludziach myśli? Trzeba być odważnym. Trzeba być odważnym, po prostu. No i ja dlatego postanowiłem... No i mieć pewien... I powiedziałem, że zostanę tutaj dzień czy dwa, zrobię sobie prywatny zlot pod tymi tipi za ogrodzeniem. No dlatego, że tam jest, do swoich przyszedłem, a swoi mnie nie wpuścili, nie przyjęli. A co Pani powie? A co ja mogę powiedzieć? No, to co powiedziałem, że przyjechałem do znajomych, przyjaciół, wrogów też tam mam, nie chcieli mnie wpuścić. Mam kilki, spałem tu pod gołym niebem. To bardzo brzydko ze strony moim zdaniem. Tak? Zachowali się po prostu po chamsku. No po prostu tam są zgrzyty takie różne, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi chyba o pieniądze. A o co chodzi? Na pewno o kasę. Bo ja daję w to serce, ja byłem na zlocie, to u mnie 20 ludzi nosowało. Pani, no, wiecie, jak to jest. Pani odpowiedziała. Są ludzie i ludziska. No, dobra. Się widziało, lajkujcie, subskrybujcie, Supraśl. 44 mój prywatny.